przedmiot, fragment rozdziału porządkowego zatytułowanego Rodowód. Ojciec i matka, otóż i cały rodowód, jak to jest u nas w dziejach nowoczesnych ludzi bez wczoraj. Z konieczności zmianka o jednym dziadku, notatka o jednym pradziadku. Ojciec nosił nazwisko Baryka, imię Seweryn, który na rozłogach rosyjskich nie raził. Sybiera Grygoriewicz Baryka uchodził wtedy. Matka była najzwyczajniejsza, Jadwiga Dąbrowska, rodem z Siedlec. Całe życie spędzając w Rosji nie nauczyła się dobrze mówić po rosyjsku, ale duchem przemieszkiwała wciąż w Siedlecach. Tylko w Siedlecach, choć to jedyne z listów i gazet, wiedziała, działy się dla niej rzeczy ważne, interesujące, godne wzruszenia pamięci i tęsknoty. Wszystko inne, poza mężem, synem, była to przygodna, przelotna suma rzeczy i zdarzeń, wzbudzająca coraz większą tęsknotę za Siedlcami. Przedwieśnie, fragment drugi, części pierwszej, Szklane domy. Polszczyzna Cezarego była nieco zawiana rosyjskim nalotem, lecz mimo to dobra i gładka. Mówił tym językiem chętnie, żeby ojcu sprawić przyjemność. Niejednokrotnie w ciągu rozmów Cezary zapytywał ojca, co z nim będzie potem. Rozumiał, że jadą teraz do walizki, ale potem rozumiał, że zobaczą rewolucję w jej samym sedle, u źródła, w gnieźnie władzy. Ale co potem? Co będzie z nimi? Dokąd się udano? Do Polski, odpowiadał Seweryn. Po co? Przedwiośnie, fragment części drugiej, pod tytułem Nawróć. Cezarego nie było w domu, gdyż gdzieś tam bujał. Gdy zaś przyszedł do swego pokoju, przed obiadem ujrzał na stole frak i inne części balowego kostiumu. A nadto koszulę, już swoją, ale wyprasowaną w taki sposób, że to było istne arcydzieło. Tegoż dnia po południu przymierzał właśnie frak w swoim pokoju i nie bez rozkoszy krygował się przed lustrem, przybierając coraz to najozdobniejsze pozy, gdy posłyszał, że panna Karolina ze śpiewem schodzi z piętra, z mieszkania rządcostwa. Co prędzej uchylił drzwi, ukazał się we fraku. Zakrzyknęła z zachwytu i oglądała go ze wszystkich stron, znajdując, że jest piękny jak model salonowca Didal. Ten piknik nadciągał z krzyżością, a nie wszystko jeszcze było gotowe. Pewnego jesiennego popołudnia Baryka odwiózł był pół łatwokierków do Odolana na polecenie pani Kościenieckiej i nie mógł powrócić do Łodzi z racji ulewnego deszczu. Konie, które go odstawiły do pałacu w Odolanach, odeszły do sąsiedniego dworu. Cezary czekał na powrót koni. Tyś to narobił, że miałam wziąć ślub bez sługi. Natychmiast musiałam byś uratować bogini, a tu zginąć. Mogłam być twoją, a teraz muszę być z Marnickim. Muszę być jego żoną. Zaniosła się ze zduszoną, spazmatycznym płaczem, oszalałym łukami. Na chwilę pokonała się, zastanowiła. Słowa przemocą przerwane z piersi ledwie wydała. Muszę teraz umierać już tam, za tobą. Cezary zachwiał się od wrażenia, że teraz on dostał szkicówką straszliwe cięcie. Thank you.